6, 8, 3, 8. Jak widzicie, czas na zmianę oleju. Już od ponad 1600 km temu powinniśmy to zrobić, ale nie było za bardzo czasu nigdy wcześniej, ani ochoty. Nie myślałem o tym, dopiero teraz mi się też przypomniało. Także jadę teraz do Portimao, do takiej dużej miejscowości, tam jest Norauto i u nich wymienię, bo dwa lata temu wymieniłem właśnie w Norauto, wymieniłem olej, bo miejscowi chcieli nas wtedy troszeczkę tutaj, no, oszukać. Więc jest wczesna godzina poranna, 10:20, więc dla mnie to jest jeszcze totalny ranek. No ale trzeba. Wrócę potem, będę żywczy. Dobra, zostawiłem samochód. Niestety nie ma tego oleju, który wlewaliśmy wcześniej. Nie wiem dlaczego, po prostu nie mam na magazynie. I zdecydowałem się na wlanie Castrola. Castrol coś tam 5W40. I mam nadzieję, że to jest dobry olej. A ja w międzyczasie idę do Leroy Merlin pochodzić sobie po olejkach. Niestety misja nieudana. Poszedłem do Leroy, chodziłem sobie po alejkach i zadzwonili do mnie z Norauto, że nie są w stanie odkręcić śrubki z zbiornika na olej i nie mają jakiegoś odkurzacza, który mógłby wyciągnąć wszystek olej ze środka, więc niestety nie podejmują się tej pracy. Szkoda, tylko wczoraj nie powiedzieli, bo bym sobie podjechał do innego Norauto albo do innego mechanika. Także teraz muszę jechać do Albufeiry, czyli pół godziny drogi do następnego Norauto, no i dowiedzieć się, czy mnie tam obsłużą. Chociaż wydaje mi się, że tam się uda, bo w zeszłym roku, czy lata temu, robiliśmy właśnie tam. Także czeka mnie wycieczka. Udało mi się umówić tutaj na wymianę. Jutro będzie wymiana. Jutro będzie wymiana, to już kiedyś wymieniałem, więc jeżeli wszystkie rzeczy wpisane, wystarczyło podać numer rejestracyjny, już wiedzieli wszystko, jaki olej, jakie filtry. Wierzę, że nic się nie dzieje bez przyczyny, bo może inaczej. Wkurzyłem się trochę na to, że tam mi nie wymienili tego oleju i mówili, że mamy zaklejony korek, a ja ostatni raz wymieniałem olej w Suchej Beskidzkiej u naszego sprawdzonego mechanika i wierzę, że na pewno nie zakleiliby korka od miski z olejem. Więc coś tam po prostu przyciemnili ci pracownicy. No i jechałem tutaj po 40 minut i się tylko denerwowałem, ale potem myślałem, że no nic się nie dzieje bez przyczyny i widocznie tamten olej, który oni mi chcieli dać, ten Castrol, coś tam DP, coś, to chyba nie był dobry olej dla mnie. Więc tutaj przyjechałem i powiedziałem, że chcę mieć ten sam olej co w zeszłym roku i przez dwa lata jeżdżę na nim i babka powiedziała, że nie ma problemu, teraz go nie mają na sklepie, ale na jutro będzie zamówiony i przyjedzie. Tak więc jutro będziemy wymieniać resztę. Jeszcze wam pokażę, to jest właśnie ile by kosztowała mnie wymiana u tamtego. Razem z filtrem oleju wymiana 45 euro i filtr i olej Castrol Magnetic 5W40 DPF. Dwie butelki po 31 daje 63, ale ja będę miał troszkę droższy teraz, bo teraz będę miał ten kwarc, Total Quartz 9000 5W40 i on kosztuje 39,90 za butelkę. Potrzebne są dwie butelki, więc 9,75. Więc w sumie wymiana będzie mi kosztować 124 euro. A tamto kosztowałoby 108. Byłoby taniej, ale no chyba gorszy olej, także. Jeżeli są tu jacyś znawcy tematu, to możecie mi powiedzieć, czy ten olej jest lepszy, czy ten olej jest lepszy. Dzięki. A teraz nic, jadę dalej. Wracam. Nie wiem, co będę teraz robił. Już wracam do domu. Przy okazji zobaczyłem, że jest tutaj bardzo duży Leroy Merlin i postanowiłem zajść i słuchajcie, kupiłem to, co widzieliście, kupiłem safe, bo my przez 2,5 roku podróżowania mieliśmy taki prowizorycznie zrobiony safe, ale z tego, co widzę, to wszystko
Chyba ludzi już by okradli. Wszystkich prawie kogo znamy, to każdy miał włamanie, albo słyszał o włamaniu, albo próbowali się mu włamać. A nam na szczęście jeszcze nigdy, a trochę tego sprzętu mamy, więc postanowiłem zainwestować trochę kasy. No nie było to tanie, ale kupiłem nam safe taki porządny, duży, na którym się laptopy mieszczą i kamera i wszystkie elektroniczne rzeczy będziemy sobie po prostu tam chować. Na wszelki wypadek, gdyby kiedyś może ktoś tam chciał do nas, wiecie, zapukać bez pukania. Nie, dzisiaj nie jest mój dzień, dzisiaj jest pogoda taka, jaką widzicie, zresztą pada deszcz, więc ja dzisiaj jestem taki jeszcze totalnie śpiący, więc jadę do domu na kawkę. Mamy kolejny dzień, dzisiaj jest bodajże sobota, jedziemy teraz do tego zakładu mechanicznego, żeby wymienić olej. I jedziemy, czyli jedzie ze mną Kasia, bo wczoraj ona była na zakupach i na całym dniu spacerowania po Portimao, a ja byłem, jak wiecie, bujałem się po tych zakładach mechanicznych, a teraz jedziemy wspólnie jeszcze się spotkać z naszymi widzami, którzy przyjechali do Algarve i napisali, że są kamperkiem i chcieliby się z nami zobaczyć, więc się umówiliśmy pod Norauto, więc będziemy mieć miło spędzony czas wspólnie. No i mamy wymieniony olej. Niestety nie mogłem dużo filmować, ponieważ chłopak, któremu zrobiłem zdjęcie, który był na samochodzie, przyszedł i powiedział, że nie życzy sobie, żebyśmy robili mu zdjęcia, więc nic tam nie nakręciłem, ale w tym czasie spędziliśmy bardzo miły czas z Kamilem, jego żoną i dwójką dzieci, którzy przyjechali kamperem z Krakowa do Portugalii, żeby między innymi się z nami zobaczyć. Także bardzo to było miłe spotkanie. Jedziemy dalej! Muszę wam powiedzieć, że bardzo się stęskniłam za życiem w drodze i za życiem w kamperku. Nie jestem jeszcze gotowa, żeby zapuścić korzenie, żeby znaleźć dom z powrotem, taki prawdziwy dom. Ej, no fajna była ta willa, ale... Nie no, willa była cudowna i ten pobyt był wspaniały, natomiast stęskniłam się za tym dźwiękiem, za życiem w drodze. Także cieszę się, że jesteśmy z powrotem. No i cóż, ten tydzień zapowiada się ciekawie, ponieważ jedziemy na surfing. Wykupiliśmy sobie taki 5-dniowy kurs, można powiedzieć, naukę surfowania i właśnie jedziemy na plażę Amoreira. Zobaczcie, tutaj są pigwówki. Pigwy! Pigwy. O, zerwiemy sobie może potem. Do herbatki pyszne. Albo do sprytusu. Wróciliśmy z surfingu. Wzięliśmy prysznic, nasz prysznic zewnętrzny, outdoorowy. Łukasz od razu rzucił się, musi jakieś maile posprawdzać. Pracoholik po prostu, nie usiedzi, tylko robi. Dokładnie, pozałatwiać jakieś sprawy. Ubraliśmy się, teraz jeszcze schną nam włosy, stroje. Było super, na razie nie wzięliśmy kamery, bo na razie chcemy się skupić właśnie na pływaniu, ale na pewno w któryś dzień weźmiemy kamerę, żeby porobić jakieś ujęcia i Boże, zdjęcia. Ledwo żywy. Było super, zaczynam rozumieć, o co chodzi z tymi pływami, z idealną falą i tak dalej, ale pod koniec było tak ciężko, bo zrobił się przypływ i fale wracały i były takie bardzo mocne i było ich dużo. Po prostu wewnętrznie czuję, jak mi drży całe ciało, ale było super i jest coś w tym mega hipnotyzującego i wciągającego. Nie umiem, nigdy nie miałam tak z żadną czynnością, żeby mnie to tak wciągło, mimo że jestem beznadziejna w tym, co robię, jestem po prostu absolutnie, no po prostu się uczę i mam jakąś taką olbrzymią zgodę na to, że nie muszę tego robić dobrze i mój perfekcjonizm akurat w tym wypadku się totalnie wyłączył. Przedziwne to jest, mam jakąś taką olbrzymią po prostu pokorę wobec tego morza, oceanu i wobec tego wszystkiego, nauki surfowania i po prostu mogę sobie być w tym zła. I to mnie bardzo cieszy i to mi sprawia olbrzymią przyjemność przez to, że nie mam żadnego ciśnienia, tylko próbuję stanąć na desce. Ale udało nam się dzisiaj złapać falę, zarówno mnie, jak Łukaszowi sami złapaliśmy falę, także robimy kroki do przodu. Tyle mojego gadania, teraz ruszamy na inną plażę, bo przyjechali nasi przyjaciele ze swoimi przyjaciółmi, także zapowiada się bardzo miłe popołudnie. Oj tak. Jeszcze wam pokażę, gdzie jesteśmy, jak wygląda ta Praia Amoreira. Jest tu trochę kamperów, trochę ludzi, fale są olbrzymie, sami zobaczcie.
przez większy czas, przez prawie cały tydzień surfowaliśmy na plaży, która nazywa się Amoreira. I tam jest taki dojazd, zawsze jechaliśmy jedną drogą i zauważyliśmy z plaży, że jest tutaj świetny klif i że stoją tutaj wany. My przyjechaliśmy i chcę wam pokazać po prostu parę widoków, bo są niesamowite i zobaczycie z góry właśnie tą plażę, także gdzie uczymy się surfować. Patrzcie, jaki widok. No, zaraz tu będzie piękny zachód słońca. Zaczynamy nowy dzień. Muszę wam szybko wyjaśnić i przeprosić was za lekką chaotyczność tego odcinka, bo myślałam, że uda mi się coś nagrać, jak byliśmy z naszymi przyjaciółmi. Niestety zawsze to wychodzi tak, że tak bardzo pochłania mi rozmowa i po prostu bycie ze znajomymi, że nie myślę o kamerze, nie mam na to czasu i nie mam do tego głowy, bo no jest tak przyjemnie być z ludźmi i właśnie móc z nimi porozmawiać, cieszyć się swoim towarzystwem. My już wróciliśmy do Algezur. Dzisiaj jest trzeci dzień naszego surfingu, właściwie będzie trzeci dzień. Zaraz ruszamy na plażę. Spaliśmy na takim parkingu przy stadionie, bo niestety w tym roku na wszystkich parkingach bezpośrednio przy oceanie są znaki zakazu wjazdu dla kamperów albo postoju nocnego. Wiem, że ludzie się zatrzymują mimo to, że czasami jak policja wpadnie, to daje tylko takie kartki z informacją, że nie można tam stać, że mandaty nie zawsze lecą, ale my już mamy taką jedną kartkę, także jesteśmy bardzo ostrożni, bo w zeszłym roku, pamiętacie może, mieliśmy spotkanie właśnie z policją w miejscowości Quarteira. Jeśli nie pamiętacie, to pojawi się tutaj link, możecie sobie zobaczyć, o co chodzi. Także my bardzo uważamy, podejrzewam, że prędzej czy później zostaniemy. Myślę, że na zimę, jak już ten sezon całkiem będzie niski, to wtedy będzie dużo spokojniej i ta policja nie będzie gonić. Ale na razie i tak jeszcze dzisiaj musimy podjechać do apteki, bo nie wiem, czy zobaczycie to, ale strasznie mamy spalone przez słońce twarze, bo kremy, które mamy, niestety nie są wodoodporne. Więc jedziemy zaraz do apteki kupić porządny wodoodporny krem, Łukaszowi kropelki do oczu, a potem jedziemy już właśnie na plażę. Jak widzicie na zdjęciu, Mona Lisa boli głowa, a muszę wam powiedzieć, że nas po tych dwóch dniach nauki surfowania boli dosłownie każdy mięsień w ciele. Dzisiaj w nocy budziłam się, jak przewracałam się z boku na bok, to tak bardzo bolały mnie plecy i kręgosłup, że za każdym razem się aż przebudzałam, żeby na nowo wygodnie się ułożyć. No jest to ciężkie, bo mięśnie są w ogóle nierozruszane, zastane. A jest to jakby nie było bardzo wysiłkowe momentami, bo no, trzeba się dźwignąć na tej desce i jak najszybciej postawić nogi. Może dzisiaj nam się uda też coś nagrać, żebyście zobaczyli, o co mi chodzi. W każdym razie jest to bardzo wysiłkowe i no niestety my jesteśmy troszkę nierozruszani, więc jest ból. Ale ja się bardzo cieszę, bo mam motywację, żeby się ruszać. Jakoś tak do tej pory było, nie mogłam jej znaleźć, a teraz mam, także jest okej. Okay. Bolą mięśnie po surfingu? Co? Bolą mięśnie po surfingu? O Jezu, strasznie bolą mięśnie po surfingu. Kolano mnie boli i wszystkie mięśnie. Budzę się w nocy i płaczę z bólu. No ale to życie. A teraz jestem w masce, bo idę do apteki po krople do oczu i po krem do opalania, który nie spływa do oczu, bo mamy już taki... Już mówiłam. A. Ale mnie wyprosili, bo tu musi być... Tylko jedna osoba może być w aptece. Aha, to czekasz na zewnątrz. Ale masz numerek? Mam numerek, no. Okay. No to czekamy. Czy widzieliście, ale tam był właśnie ten znak zakazu dla kamperów i przyczep. Nie jest on respektowany w ciągu dnia, bo zobaczcie, sami już tutaj stoją. Nawet my go złamaliśmy teraz. No wszyscy go łamią, bo... Właśnie Łukasz mówił, że on jest chyba w ogóle nielegalnie postawiony, nie? Wydaje mi się, że to jest niezgodne z prawem, ponieważ oni zablokowali możliwość wjazdu ludziom, którzy mają kampery. Ja rozumiem, nie można nocować, ale nie można wjechać tylko dlatego, że się ma kampera. To jest po prostu dyskryminacja. I wydaje mi się, że według prawa Unii Europejskiej to jest nielegalne. I wiem, że Stowarzyszenie Caravaningu Portugalii protestuje, złożyło jakiś tam pozew, co w każdym razie chcą wycofać tych znaków. No bo wyobraźcie sobie, ktoś ma kampera tylko po to, żeby podjechać na plażę. No nie śpi tam, tylko jedzie, je sobie obiad za czas i nie może, bo po prostu jest zakaz jazdy dla kamperów, więc to jest moim zdaniem totalny nonsens. No i tak tyle w zasadzie wam powiem, bo jak przyjechałaby policja, to by mi to samo powiedzieć, i tak by mi dali mandat, więc olewam. Dobra, przebieramy się i lecimy na kurs.
Kasia, but next time a little bit of more paleo. You need to go down there. You stay on top of the wave. Przyjechaliśmy na kemping, musieliśmy tutaj przyjechać, bo mamy do wylania szarą wodę. W ogóle cały serwis musimy zrobić. Musimy także zmyć ze sobą z siebie sól, bo przez ostatnie 3 dni nie wzięliśmy takiego porządnego prysznica, tylko ten outdoorowy. No i dzisiaj czuję, że po prostu jest to konieczne. Że dzisiejsza noc na kempingu. Fajnie, bo sobie odpoczniemy i właśnie zrobimy to wszystko, co mamy zrobić. Odkręcę! Stop, stop, stop! Musisz mocniej odbić, bo w niego wjedziesz. Jak odbijesz mocniej, to go ominiesz. Tu jest taki kluczyk. Ten kluczyk się wkłada do kranika. Znaleźliśmy miejscówkę i... tylko mnie oczy i robimy hot dogi. Dwa zjesz? Zjem, no. Dobra. Popatrz do kamery. Patrz, jaki Łukasz jest czerwony. No, niestety nie udało nam się kupić tego kremu niezmywalnego. No. Więc nam się zmywa. Po prostu czerwony. Cała skóra mi zjedzie. Ja? Mógłbym po prostu zamieszkać w rezerwacie Indian. Byłbym tam w jakimś, nie wiem. Jestem ocen. Taka brązowawa. Ale też mnie trochę przypiekło. Więc jesteśmy padnięci. Ja myślę, że zrobimy takie hot dogi jak w Ikei, czyli samą musztardą, a obok tego sałatkę. Bo wsadzanie sałaty, pomidora i tego wszystkiego do bułki to potem się wysypuje. Ja sobie wsadzę. Tak? Ty no, będziesz robić tak. Wsadzisz? Wsadzisz? Ja sobie wsadzę i niech się wysypuje. Ja chcę taki no, na wypasie, a pokażę wam, gdzie zaparkowaliśmy. Tu jest taki las eukaliptusowy, całe to wielkie pole to jest kemping. Ponieważ nie ma nikogo, mogliśmy stanąć gdzie chcemy. Stanęliśmy przy drodze, ale raczej nie będzie tutaj zbyt busy. W sensie nie będzie tutaj dużo jeździło samochodów, mam nadzieję. A tutaj przynajmniej mamy słoneczko dalej, bo tam w lesie już raczej nie będzie. Tam widzicie ten budynek? Tam są łazienki, zaraz idziemy po obiedzie się tam umyć. Kemping jest bardzo duży i przypomina nasz ulubiony kanelarz. Jest wykonany w bardzo podobnym stylu. Pokroiłem ci pomidorka. Aha, dobra. Sałatę sobie musisz wybrać, bo okay. Jest taka brązowa. Ta jest brzydka. Ta jest, okay. Chyba jest off. Ja robię po prostu sobie hot doga z Ikei. Dobra. Zostaliśmy na kempingu także, żeby trochę popracować. Przygotowujemy książkę, którą wspominaliśmy ostatnio. Dostaliśmy ją od redaktora i trzeba teraz ją przeczytać i zobaczyć, czy wszystko jest ok. Także... No. Czytamy. Ja tak samo. Tutaj jest moje stanowisko. Podejdź bliżej.
No pięknie. Kurwa. Zobaczcie, jak Łukasz się przygotowuje do jutrzejszego pływania. Trzeba jak najszybciej stanąć na desce. Tak, raz. Góra, raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. Bardzo dobra pozycja. Znaczy ja się na tym nie znam aż tak, ale no, dobrze to wygląda. Dobrze to wygląda? Mhm. Dobrze, że zostajesz nisko i masz dobre nogi. Wiesz, bez tego... Super! Bez tego swimsuita, który jest mokry i ciężki, to jest okej, nie? This is my wave. This is my wave. Cały w wodzie. Dobra, kończymy vloga na dziś. Jutro jedziemy na nową plażę, na surfing, także jeszcze pewnie ją wam pokażemy. A my jeszcze wracamy po ćwiczeniach do naszej książki wspólnej. I jeśli byście chcieli się zapisać i w pierwszej kolejności dowiedzieć się, kiedy ona się pojawi oraz mieć szansę na niższą cenę, no to poniżej jest właśnie specjalnie dla was link. Zobaczcie, jaki piękny zachód słońca tam przed nami. Piękny Łukasz.